Ano, dawnymi czasy, panie, człek do stołu zasiadał przy czysto białym obrusie. Wtedy dopiero zupę grochową wcina. Milcz, matka! Milcz, bo nie o to rozchodzi się. Pewnie uważasz, Henryk, że znajdujesz nas nieco w przymusowym położeniu w tytuł karczemny karczmie. Wstrzymaj się, synu, z łyżką swoją, bo ojciec twój nie podniósł jeszcze do ust łyżki swojej! Spektakl Ślub w reżyserii Agaty Biziuk. Bierze w nim udział piątka aktorów. Radosław Sadowski jest głównym bohaterem Henrykiem. Jego alter ego to Maciej Jabłonowski. Ojca gra Włodzimierz Pol, matkę Marta Popławska, a dziewczynę Martyna Gajak. I amen, amen. Amen to ważne i zniosłe oświadczenie. Amen to głupie, śmieszne oświadczenie. Powiadam, że zaraz się odbędzie, bo musi się odbyć, bo ja tak nakazałem. Ja jestem syn wojny! By na ojca swego rękę świętokradczą, ten zbrodnię tak niewymowną, tak przeklętą. Ta ofiara, którą ponosi główny bohater, to, że po powrocie z wojny nie jest w stanie być już sobą. Traci swoją rodzinę, traci siebie, staje się tą ofiarą. Mamy tutaj przemianę Henryka w trzech aktach. On na początku jest zagubiony, obserwuje rzeczywistość paranoiczną, która jawi mu się poprzez pryzmat pojawiających się demonów rodziców, by na końcu stać się tyranem. Rzeczywiście ta interpretacja, którą narzuca nam trochę sytuację u naszych wschodnich sąsiadów, jest dla mnie jak najbardziej taką aktualną, trafną, ponieważ jest mnóstwo chłopców, mężczyzn, którzy idą na front i nawet jeśli wrócą, to już nie będą ci sami ludzie. Boże, to ja stara głupia nie zmiarkowała, ale gdzie to ja oczy podziała, a ja oczy wypłakała, a ja myślała, że już ci nie zobaczą oczy moje, a to tu jest przede mną robaczek mój, ptaszyna moja, słonko moje. Nie poszliśmy w tym spektaklu właśnie w tanią sensację, w naciskanie religijności, krzyży, ukrzyżowań i tak dalej, tych wszystkich mocnych sytuacji, które mogłyby widza też jakoś albo dotknąć, albo zamknąć, albo mógłby stwierdzić, że jego to nie dotyczy, albo że właśnie za bardzo go to dotyczy w znaczeniu właśnie kontrowersji. Czyli to jest inkluzywny spektrum. On pozwala wejść i każdy może go przeczytać tak, jaką ma gotowość na swoim poziomie wrażliwości i to, o czym Agata mówiła, że on jest właśnie tak wieloznaczeniowy. A to nie jest żadna dziwka, ani też sługa. To bardzo skromna, niedotykalna dziewczyna, którą te łajdaki porwały, więziły, napluły, napchały, gwałciły tfu z obrazą boską i ludzką świnię. Zapraszam wszystkich, młodszą młodzież, starszą młodzież, wszystkich ludzi ciekawych teatru, ciekawych interpretacji Gombrowicza, szczególnie tego, że Gombrowicz, pisząc o śnie Henryka, wydaje mi się, że chodziło mu o to, co się dzieje w głowie bohatera w czasie tego snu. My tutaj dotykamy trochę innej rzeczywistości. Pytanie, czy to jest zespół stresu pourazowego. Kim jest ten chłopak, który wraca z wojny? Teraz mamy bardzo dużo informacji o wielu młodych ludziach, którzy są wysyłani na front. Co się z nimi potem dzieje? Ola! Nie krzycz. Czekaj, lepiej nie krzyczeć. Dlaczego nie miałbym krzyczeć? Hola, jest tu kto? Wrócić, zamknij gębę! Holo! Hola! 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 Czy to jest jego wizja, czy tak naprawdę nie wrócił z tej wojny, czy w momencie, kiedy to się dzieje, tak naprawdę nie leży gdzieś w szpitalu z urazem mózgu i wszystko jest jego tylko jednym wielkim majakiem. Co masz powiedzieć, ja się nie boję! Ponieważ jesteśmy w Teatrze Lalek, też jest duże wyzwanie, jeżeli chodzi o scenografię. I myślę, że pod tym względem ten spektakl jest bardzo ciekawy, gdyż świat psychodeliczny można było ująć w formę i to przedstawić obrazowo dla widza. Tutaj wykorzystujemy szereg form z zakresu takiego Teatru Lalek. Odwołujemy się też do Gombrowiczowskiej Gęby, która oczywiście w samym ślubie nie pada, ale transformuje się ten świat razem z Henrykiem i z jego myślami. Także mamy też formy maskowe, które są takimi silikonowymi, miękkimi formami, dając możliwość aktorom przywlekania i zdejmowania tej gęby. Ja się troszeczkę śmieję, że jest to rodzaj nakładania po prostu na siebie kolejnych warstw twarzy i kolejnych interpretacji. Mamy też formy głów, części ciała, które kojarzą się jednoznacznie troszeczkę z frontem, troszeczkę z tą taką wojenną rzeczywistością. Staram się patrzeć na te formy też oczami Henryka. I sami aktorzy stają się poniekąd lalkami, ponieważ i przywlekają ogony,
stając się w pierwszym akcie takimi okopowymi szczurami, a w drugim akcie usztywniają się tym gorsetem szpitalnym, poniekąd oddając hołd takiej formie dworskiej, nadając sobie pewnego manieryzmu. Rozmawialiśmy o Witkacym i o Gombrowiczu i wreszcie padło na Gombrowicza. Ślub był, zdaje się, tylko raz robiony w Teatrze Lalek w Toruniu, z tego co ja kojarzę. Bardzo rzadko Teatr Lalek korzysta z tego tekstu, więc to było takie wyzwanie, żeby po pierwsze i Gombrowicza wprowadzić na scenę Banialuki i po drugie, żeby się rzeczywiście spotkać z tym jego rzadziej realizowanym tekstem.